Lotnisko w Balicach to wyjątkowe miejsce. Nie tylko dlatego, że, no wiecie, Love Actually, ale też dlatego, że pracują tam wyjątkowe osoby. Osoby te zgłosiły się do nas, ponieważ potrzebowały małej pomocy przy, no, pomaganiu. Jedna z pracujących tam mam ma bardzo chorego syna Michałka, który potrzebuje ciągłej opieki specjalistów. Ta opieka jest droga, dlatego koleżanki i koledzy mamy Michałka chcieli jej pomóc. Naszym zadaniem natomiast było stworzenie opowieści o Michałku i to takiej opowieści, aby maluch był w niej prawdziwym bohaterem. Stworzyliśmy więc bajkę o kapitanie Michale, której fragmenty teraz zobaczycie. Wystartowali. Po 24 tygodniach badań i analiz powierzchni Słońca załoga rakiety X-SEAL wystartowała, gnając prędkością światła asteroidów, wśród których ukrywali się kosmiczni piraci. Groźni bracia Wylewscy, oślepiająca podróżnych kosmiczna syrena Ratinopatia i pięciogłowa Sercohora. Rozgorzała bitwa. Raz za razem atakowała to jedna, to druga strona. O nie, to straszne! Wskaźnik mocy ich rakiety zaczął pokazywać rezerwę. Nagle, co to? W oddali kapitan Michałek dostrzegł swoją największą przyjaciółkę, major mamę Małgorzatę. Gdyby tylko pojawiła się eskadra statków kosmicznych, pomagających w walce z piratami. Wiedzy lecących wraz z nią specjalistów, raz na zawsze rozbić zgraję kosmicznych piratów. Eskadry! Prawda, że fajna? Zdradzę tylko, że lektorem w tym filmie jest jego tata, tata Michałka, a wszystkie postaci występujące w bajce istnieją naprawdę. Zresztą zobaczcie cały film, link gdzieś jest w opisie, a wszystkiego się dowiecie. A, no i oczywiście stworzona przez nas książka, ta prawdziwa, trafiła w ręce kapitana Michałka. Tak oto działamy. Wszystkie dzieciaki dla nas są bohaterami i wszystkie są wyjątkowe. My natomiast jesteśmy tu tylko po to, by głośno i wyraźnie o tym mówić. Tak więc, jeżeli masz ochotę się do nas przyłączyć, napisz do mnie. Pozdrawiam.